Kolejny zbiornik to oczywiście zbiornik szalonego samca, czyli akwarium taty. Woda jest taka biaława, bo oczyściłem filtr, trochę się syfu dostało do wody, no i niestety na drugi dzień tak jest, a to się ustabilizuje, nie ma problemu. Co ciekawego mogę powiedzieć o tym akwarium, zobaczcie, o, może podniosę do góry, bo światło za bardzo uderza. O, zobaczcie, jak kryptokoryny urosły. Przepiękne, wielkie. No i tak poza tym, tutaj był orzech lotosa, ładnie wypuścił. Rośnie lotosik. Żabieniczka też bardzo ładnie rośnie sobie. Z tyłu, momentu, może to przesunę tak bardziej. Z tyłu jest bulbitis, jak widzicie tam, o, bardziej w cieniu. Obok mikrozorium. Już się gąszcz strasznie robi i przez te kryptokoryny nic nie widać tam z tyłu. O, tutaj lepiej widać właśnie. Jeden z liści mikrozorium. Kępka bakopy. Kępka bakopy. Trochę kulek. No i sagitaria tam z tyłu. Co ciekawego o tym akwarium mogę powiedzieć, to to, że to jest akwarium absolutnie bez ślimaków i absolutnie bez glonów nitkowatych. To wynika z tego, że są bocje, które wyżerają wszystkie ślimaki. Także ślimaków tu nie ma. I są też kosiarki, Crassohelius, Reticulatus, i one wyżerają wszystkie glony nitkowate, absolutnie wszystkie, nie ma nic. Po prostu nic. Więc jak chcecie mieć akwarium, w którym nie trzeba robić przycinek, w którym nie ma ślimaków, nie ma glonów nitkowatych, owszem, rośnie troszkę takich glonów zielonych gdzieś tam na kamieniach, na szybach, ale to też tam gibiceps sobie z tym daje rady, wszystko zżera, jak mu nie daje ogórka, to mi zżera liście tej żabieńcy tutaj. O, to można sobie zobaczyć, taki piękny aponogetanolistny tutaj kawałeczek, tak, z takimi pięknymi dziurami jak w aponogetonie. O, tak, to jest jego robota właśnie. Nie dałem mu ogórka na czas, tam mi zeżar roślinę. No cóż, tak to jest, smacznego. No, zbiornik dosyć dobrze sobie radzi, jak widzicie. Ta woda zniknie jutro lub pojutrze najdalej. No to niestety tak zawsze mam, jak filtr czyszczę. No, mogę wam coś pokazać ciekawego. O, te tutaj ryby. To jest ryba na czerwonej liście gatunków wymierających. Ameca splendens. Uważano ją za wymarłą w naturze już, ale kilka lat temu odkryto dwie nowe lokalizacje, w których ona występuje. Ona występuje w Amazonii, ta rybka jest żyworodna, troszkę inna niż wszystkie żyworodne. Tu jest samczyk akurat, ona dosyć duża rośnie, ta rybka. Tu jest samczyk, a samica jest tutaj po środku. Zrobię najazd może na nie. O. Nie są jakieś niesamowicie kolorowe te rybki. Natomiast mają bardzo ładne refleksy na łuskach, takie niebiesko-perłowe, tak bym to nazwał. To jest samiec, samica jest taka w kropki. Rybki dorastają do 10 cm i są dosyć agresywnymi rybkami. Nie można ich trzymać z rybami dużo mniejszymi, a absolutnie nie można już ich trzymać z gupikami, bo je zeżreją albo wyżreją im ogony całkowicie. Natomiast tak jak tutaj jest ta obsada, troszkę większy ryb, no to dają sobie radę inne ryby z nimi. O, widzicie, jak pogonił samiec samca? Uciekły. Jak widzicie, mieczyk
ma cały swój ogon, nie zostałby żarty. Także idzie ameki trzymać z innymi rybami, choć w literaturze piszą, że powinny być trzymane samemu ze względu na swoją agresywność. Ale ja mam taką teorię, że ryby, które dostają odpowiednią ilość białka, tłumią swoją agresję i coś w tym jest, powiem wam. On kiedyś zrobił o tym ekstra odcinek, to powiem coś więcej na ten temat. To takie moje obserwacje, możecie się z nimi nie zgadzać, ale to takie moje obserwacje co do agresji ryb. Odpowiednia ilość białka redukuje tą agresję, to jestem tego 100% pewien, mogę wam to powiedzieć. Rybki są 3, były 4, ale bardzo uczciwy sprzedawca wysłał mnie z chorobą płetw i niestety jedna z samic mi padła w kwarantannie. No i zostały 2 samce i samica. Przy czym ten większy samiec już jest stary, więc z niego żadnego pożytku nie będzie, czyli de facto mam tylko parę. Trudno. Kim of Nil dupkowi, który sprzedaje chore ryby. No, tak wygląda akwarium bez glonów. Nie trzeba nic robić. Ja tu nie muszę robić żadnych przycinek, tylko tą kryptokorynę czasami, znaczy może nie tyle przycinam, co usuwam martwawe liście i to wszystko. One są olbrzymie. Może zatrzymam teraz, cofnę aparat do tyłu, to zobaczycie sobie, jak duże urosły. O. Teraz możecie zobaczyć, jakie te liście są wielkie. Najdłuższe osiągają ponad metr. One są pozawijane. Wcześniej ta kryptokoryna rosła w reaktorze z gupikami, ale po prostu zarosła ten reaktor całkowicie, absolutnie. No i jak powstało to akwarium, no to musiała wyjść stamtąd tutaj. To jest kryptokoryna aponogetonolistna. Bodajże po łacinie to się nazywa kryptokoryna aponogeton... nie powiem wam tego, nie mogę poskładać języka, żeby to wymówić. No musicie sobie sprawdzić na internecie. To jest popularna kryptokoryna. Wiem, że też sprzedawana pod nazwą kryptokoryna balanse. Nie wiem, czy prawidłowe jest balanse, czy to właśnie aponogetonolifolia, czy coś takiego. No ale jedna jest zielona, druga jest brązowa. To moja ma brązowe łodygi, zielone liście, więc czort wie, która to z nich jest. Dobra, następny zbiornik. Ty nie musisz. Tu jak widzicie, są głupiki, których jeszcze nazwy sobie nie wymyśliliśmy. Nie wiadomo, co z nich wyjdzie. Musimy przesegregować, bo się pojawiły młode. Jest tu samiec, który jest nieodpowiedni, o ten właśnie taki bywa, srebrzysty. Ale są już młode. No i będziemy się bawić w segregację. Woda przestała zielenieć. Dodałem tam parę szyszek olkowych. Woda zeszła do 6-7, kwaśność i glony padły. Widzicie? Zupełnie czyściuteńko jest. A to tutaj obok z taką brązową wodą przyświeć kubek. Może od boku przyświeć, żeby było bardziej widać. To co widzicie tutaj, to właśnie jest baniaczek taki 5-litrowy z tymi czarnymi kredkami. Ta akurat tutaj co jest, to jest wyjściowa krewetka, właśnie czoklet, i to z nich przypuszczam powstały. Tutaj daliśmy 2 czoklet i tą resztę takich czarnych całkiem, co znaleźliśmy w akwarium z nonami. Podniosę tego liścia, one tam powinny być, bo niestety krewetki lubią się czaić. Ta woda tutaj ma taki kolor brązowy od właśnie tych liści, od torfu, bo woda jest przez torf przesączona. Ale kurczę,
No i poczekajcie, może tego liścia wyciągnę całkiem. Kurde. Poświecę latarką tam pod tego liścia, może tak mi się uda pokazać wam te krewety. To przesuniemy. O, są. Tu jest jakaś. Zaraz będziecie ją mieli. Tam są te krewetki. Gdzieś pochowane. O, tam gdzieś świecę akurat. Niestety aparat mam jaki mam. Chciałbym kupić sobie coś nowszego, lepszego, bo ten aparat już jest naprawdę stary. O, tu jest taka czarna kreweta. Tam są, gdzie pozostałe siedzą szczajone. Wychodzą w nocy, nie chcą w dzień wyłazić. Przypuszczam, że to są właśnie jakieś mieszańce czoklet z czymś tam, może mieliśmy kiedyś Blue Carbon krewetki, one były takie czarnawe, biało-czarne, więc przypuszczam, że może to z nich coś tam powstało i z tych czoklet. O, widzicie? O, tu jest. One w zasadzie są brązowe, z tym, że ten brąz jest aż tak ciemny, że wyglądają jak czarne. Dobra, to taka była krótka dygresja na temat właśnie krewetek, a teraz dalej zbiorniczki. Tutaj widzicie, hodujemy karmę dla szczupieńczyków. To co jakiś czas wyciągamy jakąś samicę z reaktora, dajemy jej się wykocić. No i mamy ekstra karmę dla szczupieńczyków pręgowanych. Zbiornik szczupieńczyk i dygata. Są to też Gubik i Buba. Ten zbiornik już znacie z kilku filmów. Jak widać, nadal zarośnięty, ale światło dzienne dociera do niego i zaczęły mi rosnąć glony. Widzicie? To w tym zbiorniku zawsze jest tak, niestety, na wiosnę. Takie brzydkie, syfiaste. A, co tam. Raz w tygodniu jak sprzątam, to po prostu usuwam nadmiar tych glonów i tyle. Ryby się dobrze czują, rozmnażają, więc mi to wystarcza. Nie są to akwaria roślinne, to są po prostu akwaria pomiędzy roślinnymi a hodowlanymi, tak bym to określił. No, po prostu zwykłe akwaria. Gupiki ładnie wyglądają. Samice tłuste. Będą się wkrótce kocić. Parę z nich weźmiemy do kotnika, żeby mieć na rybek dla szczupieńczyków. No, wszystko elegancko się kręci w tym zbiorniczku. Bardzo mnie on cieszy. A szczególnie to, że szczupieńczyki się tutaj rozmnażają na potęgę. Następny zbiorniczek to jest ten tutaj dla szczupieńczyków małych. O. Tutaj trzymamy szczupieńczyki od 0,5 cm do centymetra w rozmiarze. Niestety trzeba je segregować, bo się zjadają nawzajem. Także aby mieć jakiś wychów, jakiś przychówek, to no, trzeba mieć minimum 3 zbiorniki. W pierwszym trzymamy ryby od 3 do milimetrów do 5-6 mm, później przechodzą tutaj, a później idą do następnego zbiornika, tam gdzie są Gupiki Izabela. No i tam już są takie ponad 2 cm. To już jest w zasadzie ich przedostatni zbiornik. Z tego już trafią do swojego baniaka, w którym sobie będą żyły. No. Tam z tyłu to jest zbiornik, to widzieliście go kiedyś na filmiku Kubka. Niestety już jest ciemno, to dzisiaj go już nie będę wrzucał. Zresztą tam jest ten zbiornik z zieloną wodą i Gupikami Fire, które Kubek wyselekcjonował. No a tutaj akwarium z kamorami.
No, tutaj też wszystko dobrze, ryby dostały plankton niedawno. Usunąłem tutaj tą kępę w głębki z glonem, na którym była osadzona, ponieważ chciałem jaja od szczupieńczyków wulkanu. No i są cztery te wulkany, jak na razie tylko, ale już są. Muszę je po prostu odłowić i osobno rozmnożyć, bo tutaj to są i krewetki, inne ryby, wyżerają wszystko. Widzicie, te mchy, spinki mos, bardzo ładnie urosły. Już wszystko pozarastało do góry. Nie widać już w ogóle tego, nie kokosa, tylko chciałem, no dobrze mówię, kokosa, chciałem powiedzieć orzecha, ale chodzi o mnie o kokosa. Nie, widać już kokosa, całkiem zarósł tym mchem. No. Zbiornik dobrze się trzyma, ryby sobie żyją elegancko. Tutaj to co widzicie, to jest taki odważniczek, to jest obciążnik do doniczki z roślinami, bo jak się kupuje rośliny, to tam często są takie właśnie ceramiczne krążki. Ja tego używam do obciążania ogórków, jak karmię, ale ogórek zjedzony, a odważniczek sobie leży, jak dam następnego ogórka, to go wyciągnę. Może cofnę, zobaczcie jak to wygląda. No. Tutaj wszystko funkcjonuje, nie ma problemu. Trochę glonów jest, muszę je wysprzątać. O, to jest młody zbiornik, dojrzewa jeszcze. To gdzieś tam się pojawiają zawsze te glony. Wtedy. No, to nie jest jakaś tragedia. Wszystko uważam, że wygląda dobrze. Ok, to teraz paludarium. Tak wygląda obecnie paludarium. Ono się odradza. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Żabki widzieliście na filmiku o karlikach. Co do roślin, może zacznę od samego dołu. Hydrokotyl z akwarium neony, wyciąłem taką piękną czapę, która sobie tutaj siedzi. Tak, poza tym sadzonka Anubiasa Nana będzie sobie rósł emersyjnie tutaj. Monosolenum lub też Lomariopsis, jak to tam ktoś chce. No i jakiś tam mech. Nawet nie wiem jakie, wyciągnąłem kępę z akwarium. O, może tak będzie lepiej widać. Z akwarium z neonami. A tak poza tym, no to młoda sadzonka Medinili. Trochę bromeli, Tillandsii. Tutaj u góry są różne Tillandsie, prawda? Ten na przykład to jest Bulbosa. No, tutaj też są jakieś Tillandsie. To jest storczyk, on się nazywa, oj, na pewno jest to Phalaenopsis, ale nie pamiętam jaki gatunek dokładnie. No i tutaj znowu Tillandsia. I kolejna, a tutaj niestety pada mi wanilia. Czemu ona pada? No, pada dlatego, że właśnie były wcześniej problemy. Po jakieś półtora roku korek zaczął mi tygnić w paludarium. Korek absolutnie nadaje się do paludarium. To od razu mówię wszystkim. Fajnie się sprawdza na początku, ale po jakimś roku, półtorej zaczyna po prostu gnić. I jakiś taki cholerny grzyb się wdał tutaj i wykończył mi wanilię. Ona już zdycha niestety. Nic nie będę miał, ale mam jeszcze sadzonkę u żony brata, więc poczekam aż się rozrośnie i spróbujemy od nowa. No niestety jakieś spory zostały z tego grzyba i storczyk padł. Także odradzam wam korka. Czemu teraz jest tych roślin tak mało? No,
Tu jest taka kępa większa. Reszta roślin jest w szklarence w ogrodzie, bo już urosły tak wielkie, że zacieniowały całkowicie dół i na dole już nie było życia, a chciałbym, żeby tutaj na dole też coś się działo. Z tyłu całkiem, tego może tak nie widać, o tam jest sadzonka mikrozorium. Chciałbym sobie wyhodować znowu mikrozorium emersyjne. Miałem takie 20 lat temu, było ponad metrowej wielkości i wytwarzało liście trójpalczaste. Mikrozorium, jak już urośnie powyżej tak pół metra, ma już około 70 cm, zaczyna wytwarzać całkowicie inne liście i te liście są trójpalczaste. No, tak to wygląda. Korzonki. Te wolne przestrzenie sobie zostawiłem, bo chcę sobie jakieś nowe tilancje sprowadzić. Miałem ich bardzo, bardzo dużo wcześniej. Z tym, że z tilancjami jest ten problem, zresztą z bromeliami, czy echmeami, czy innymi roślinami z tej grupy. Problem jest taki, że w sprzedaży są rośliny kwitnące. Te rośliny kwitną tylko raz w swoim życiu. Po czym, jak roślina zakwitnie, zresztą w momencie, kiedy już wypuszcza pęd kwitnący, ona przestaje rosnąć i ta roślina umrze po kwitnieniu. Wytworzy nasiona lub nie. W paludarium raczej to będzie trudne, żeby tworzyła nasiona, chociaż zdarzyło mi się, że wytworzyła, ale później z tych nasion wypędzić rośliny to nie jest tak prosto. To są raczej trudne rośliny pod tym względem. No i po prostu te tilancje, które mieliśmy, ładnie zakwitły, przekwitły i tyle je widzieliśmy. To co zostało, tak jak tutaj widzicie, to są rośliny potomne z tych, które mieliśmy, bo jest zawsze szansa, że tilancja, czy też bromelia lub echmea wypuści odrosty. Normalnie powinno tak być. Nie zawsze tak się dzieje, ale powinno tak być. No i w ten sposób po prostu one sobie rosną. Roślina mateczna kwitnie, umiera, wytwarza odrosty i kępa się rozrasta, a w środku ta roślina, która była tą mateczną, po prostu pada i robi się dziura, która znowu zarasta i to tak w kółko. Tutaj widzicie właśnie obumierającą już powoli roślinę, która przekwitła. A z boku, tam z tyłu nie widać tego teraz, ale z tyłu zapewniam Wam, że jest już młody odrost. No, to takie tam fajne rośliny, bardzo je lubię. Tylko niestety, no, sprzedawcy chcąc swój towar uatrakcyjnić, sprzedają je w momencie, kiedy one kwitną. A jak już one kwitną i przynieście do siebie, to one jeszcze tak chwilę pokwitną, a później zaczynają zamierać. Wyglądają dobrze przez pół roku, ale to już są trupy roślinne. No niestety. Nie są to też rośliny zbyt tanie, no, ale chcąc mieć coś ciekawego, no, musimy zainwestować kasę. Trochę roślin mam też od znajomych z ogrodu botanicznego, więc no, tam też eksperymentuję sobie na różnych. Zobaczę, jak mi na przykład padnie całkiem jednak ta wanilia, to może wsadzę do tej cebuli gloriozy. Glorioza bardzo ładnie kwitnie. Mam dwie odmiany, żółtą i czerwoną, więc może jedno kłącze wsadzę, zobaczymy. Może akurat się uda tutaj, to będzie fajne, dużo kwiatów. Tylko że to jest roślina sezonowa, glorioza. No, na jesień po prostu przestaje rosnąć i dostaje kłącze. No, wtedy trzeba by je było usunąć stąd, żeby nie zgniło i na wiosnę można wsadzić znowu. Albo jakieś sobie sprowadzę paprotki, czy może starczyki. No zobaczymy. Na razie nie kupuję nic. Chciałbym tutaj zmienić zupełnie oświetlenie, bo lampa jest mojej budowy. Pokażę Wam może jeszcze te tilancje. O. Tak wyglądają tilancje nasze. To są rośliny, które udało się zachować po przekwitnięciu rośliny matecznej. Także nie ma tu żadnych kwiatów i bardzo się z tego cieszę, bo im dłużej nie ma kwiatów, to tym bardziej one narosną i tym będą ładniejsze. No a kiedyś zakwitną i padną. Natomiast to mogę obiecać w weekend.
zrobię slideshow z paludarium, bo to jest pierwszy zbiornik, jaki miałem w Niemczech. Zobaczycie, jak to wszystko kwitło. Wcześniej to w ogóle była oranżeria, było sporo storczyków, ale teraz storczyki są na oknach i część rozdawałem mamie i żonie brata, też troszkę tam dałem. No a co tam, trzeba się cieszyć z innymi razem. Do zobaczenia za miesiąc kolejny przegląd. Do zobaczenia i za miesiąc kolejny przegląd. Kubek, gdzie jesteś? Kubek poszedł, więc zakupka, mówię też do widzenia i do zobaczenia. A, posłuchajcie tego, to żaby. Okej, nie będę im przeszkadzał. Cały czas tam się kotkują ze sobą. Przyjemnego seksu im życzę. I do zobaczenia w kolejnym przeglądzie. I w kolejnym odcinku z naszej serii o rybach i zwierzętach akwariowych.